W tym filmie opowiem, co to są asymptoty ukośne, a także jak możemy je znaleźć. Zacznijmy może od przykładu. Mamy tutaj funkcję o wzorze x² plus 1 dzielone przez x, no i na maksymalnej swojej dziedzinie, czyli x różne od zera. I tutaj po prawej stronie mamy wykres tej funkcji. I teraz chciałbym, żebyśmy przypatrzyli temu wykresowi, ale zanim to zrobimy, to może ja troszeczkę inaczej zapiszę wzór tej funkcji, żeby może było bardziej jasne, dlaczego ten wykres tak wygląda. No to mogę zapisać tak, że to jest x² przez x plus 1 przez x, prawda? Czyli x plus 1 przez x. Dobrze, i teraz przypatrzmy się może tak. Po pierwsze zobaczmy, co się dzieje, jak x jest bliskie 0. No to jak x jest bliskie 0, to ta rzecz jest bliska 0. To jest mała liczba. Natomiast co? 1 przez x. No jak dzielimy 1 przez liczbę, która jest bliska 0, to otrzymujemy liczbę o bardzo dużej wartości bezwzględnej. Czyli ta rzecz tutaj ma bardzo dużą wartość bezwzględną. No i w zależności od tego, czy jesteśmy po dodatniej, czy po ujemnej stronie x 0, no to albo jesteśmy ta funkcja ma bardzo duże wartości dodatnie, no albo bardzo małe wartości, czyli dąży do minus nieskończoności, tutaj byśmy powiedzieli, a z prawej strony do plus nieskończoności. No i to się objawia, ten wykres, właśnie w ten sposób. Tak, czyli ta prosta x równe 0 jest asymptotą pionową wykresu naszej funkcji. I teraz chciałbym, żebyśmy się popatrzyli z kolei na wykres tutaj, w tym obszarze, jak x jest bardzo duży. No po drodze to on tak wygląda. W tej chwili nas nie interesuje, dlaczego on tak wygląda. Interesuje nas tutaj, co się dzieje, jak x jest bardzo duże. No dobrze, jak x jest bardzo duże, powiedzmy dodatnie, to z kolei 1 przez x robi się malutkie, prawda? No i nasz wykres naszej funkcji zaczyna zbliżać się do wykresu funkcji f od x równe x, czyli do tej prostej, prawda, y równe x. No i widzimy tutaj, że jak x jest duże i dodatnie, no to, prawda, to jest zawsze dodatnie 1 przez x dla dodatnich xów, czyli to jest troszeczkę ponad tą prostą. No i tutaj ten odstęp pomiędzy, prawda, naszą funkcją a funkcją liniową jest coraz mniejszy, jak x wzrasta. Tak? Czyli tutaj ten wykres coraz bardziej zbliża się do tej prostej y równe x. Z kolei jak jesteśmy dla xów ujemnych i bardzo o dużej wartości bezwzględnej, czyli jesteśmy mniej więcej tutaj, no to znowuż to jest bardzo małe, ale tym razem ujemne, czyli jesteśmy troszeczkę poniżej wykresu funkcji y równe x. No, czyli tak jak tutaj ten wykres, zbliżamy się, ale tutaj od strony od dołu. Właśnie w takiej sytuacji mówimy, że ta prosta y równe x jest asymptotą ukośną w plus i minus nieskończoności naszej funkcji y równe f od x, czyli x² plus 1 podzielone przez x. Czyli idea jest taka, że asymptotą prosta jest asymptotą w nieskończoności, jeżeli wykres naszej funkcji zbliża się nieograniczenie do tej prostej. Teraz asymptoty mogą być różne. Jedna asymptota może być w plus nieskończoności, inna w minus. Może być tak, że funkcja w plus nieskończoności ma asymptotę, w minus nie ma. Tak? Albo ma i w plus i minus, ale są różne. Albo może być wreszcie taka sytuacja jak tutaj, że jedna prosta jest asymptotą w plus i minus nieskończoności. No dobrze, to jest takie machanie rękami, rysunek, intuicja bardzo potrzebna, ale potrzebujemy tutaj również precyzyjnej definicji. No i tutaj mamy precyzyjną definicję asymptoty ukośnej. Tak? Czyli przede wszystkim to jest prosta. Czyli mówimy, że prosta y równe mx plus n jest asymptotą ukośną wykresu funkcji f od x w plus nieskończoności akurat. No jeżeli właśnie, to jest precyzyjne sformułowanie tego, że wykres naszej funkcji zbliża się do wykresu funkcji liniowej. Prawda? Czyli tutaj ten odstęp robi się dowolnie mały, w miarę jak x wzrasta, czyli granica przy x dążącym do plus nieskończoności f od x minus, i tu jest wartość tej funkcji liniowej mx plus n, ta granica jest równa 0. No, podobnie możemy sformułować tutaj może w minus nieskończoności, czyli y równe, no może jakieś ax plus b jest asymptotą ukośną. Może już nie będę wszystkiego pisał, f od x w minus nieskończoności, no jeżeli, prawda, jeżeli granica f od x minus ax plus b jest 0, ale oczywiście tym razem przy x dążącym do minus nieskończoności. Dobrze, więc to jest definicja asymptoty ukośnej. I teraz zróbmy jeden. Teraz jak szukać tej prostej? Mianowicie, no skupmy się może na plus nieskończoności. Otóż, jeżeli ta granica jest 0, tak, czyli jeżeli granica przy x dążącym do plus nieskończoności f od x minus, może już opuszczę ten jeden nawias, czyli mam minus mx minus n jest równa 0, to tym bardziej jak podzielę przez x dostanę granicę 0, czyli to granica przy x dążącym do plus nieskończoności f od x, no 1 przez x może napiszę, 1 przez x razy ten cały nawias minus mx minus n też jest równa 0, prawda? No tym bardziej jak gdyby. No ale dobrze, co to jest? Czyli mamy tak, granica przy x dążącym do plus nieskończoności, no to co? Mamy f od x przez x minus no mx przez x, czyli m i minus n przez x. Ta granica musi być równa 0. No dobrze, ale ta rzecz n przez x dąży do 0 w nieskończoności. Czyli jeżeli ta granica jest 0, to z tego wynika, że granica przy x dążącym do nieskończoności f od x przez x równa się m. Aha, no dobrze, czyli mamy wzór na współczynnik kierunkowy tej naszej asymptoty ukośnej. Czyli m równa się granica przy x dążącym do plus nieskończoności f od x przez x. No a n, no wtedy n, oczywiście jeżeli ta granica jest 0, to n, to wtedy n jest granicą przy x dążącym do plus nieskończoności. No już mamy to m, prawda? Mamy m, czyli teraz f od x minus mx. Czyli mamy wzory na współczynnik kierunkowy i wyraz wolny naszej asymptoty ukośnej. Oczywiście, jeżeli szukamy asymptoty w minus nieskończoności, no to tutaj zamiast plus nieskończoności mamy minus nieskończoność i tutaj mamy minus nieskończoność. Czyli mogą być różne współczynniki, różne proste, tak jak to mówiłem wcześniej. No dobrze, czyli mamy wzory na asymptoty ukośne. Wzory na asymptoty ukośne. Dobrze, teraz może przykład. Weźmy sobie taką funkcję f od x równe x kwadrat plus x podzielone przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat. No tutaj nie ma żadnych problemów z dziedziną, prawda? 1 plus x kwadrat jest zawsze dodatnie. No i spróbujmy zobaczyć, czy te rzeczy istnieją, tak? Czy ta funkcja ma asymptoty. Czyli napiszmy najpierw f od x przez x, ile to jest? Tak, no to jest 1 przez x i tu jest x kwadrat plus x przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat. No to co, x możemy jedno skrócić, czyli to jest x plus 1 przez 1 plus x kwadrat pierwiastek. No i może jeszcze zapiszmy to, prawda, to jest x przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat plus 1 przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat. No dobrze, teraz jasne, że w nieskończoności ta rzecz tutaj, ta rzecz dąży przy x dążącym do no plus albo minus nieskończoność, to nie ma znaczenia, dąży do 0. Czyli wobec tego ta granica, o ile istnieje, jest granicą tego pierwszego naszego członu. Czyli zobaczmy teraz, czyli granica f od x przez x przy x dążącym do nieskończoności to jest granica przy x dążącym do nieskończoności, no właśnie x przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Ja jeszcze może to zapiszę troszeczkę inaczej, mianowicie wyłączę x kwadrat spod pierwiastka na dole, to co, jak to będę miał moduł x, prawda, czyli jest x podzielone przez moduł x pierwiastek z 1 plus 1 przez x kwadrat. No i co? Gdy x dąży do plus nieskończoności to x przez moduł i to x i moduł x to jest to samo, więc to nam się skraca i zostaje nam tutaj. I to, co pod pierwiastkiem dąży do jedynki, czyli ta granica jest równa 1 i to jest nasze m, nasz współczynnik kierunkowy naszej szukanej asymptoty ewentualnej w plus nieskończoności. No dlatego, że jeszcze musi istnieć nie tylko m, ale i n, prawda? Nie wystarczy, aby ta granica istniała, jeszcze musimy znaleźć n. No dobrze, no to liczymy teraz n. No n, czyli wyraz wolny, to by była granica. Już mamy nasze a, m, prawda? Nasze m jest 1, czyli granica przy x dążącym do nieskończoności. Funkcja x² plus x przez pierwiastek z 1 plus x² minus, no, mx, czyli minus x. No dobrze, to co? To ile to będzie? Czyli to będzie tak. x², może na jedną kreskę ułamkową to wpiszę, czyli granica przy x dążącym do plus nieskończoności. x² plus x minus x pierwiastek z 1 plus x² podzielone przez pierwiastek z 1 plus x². Tak? I teraz co? Może podzielę to wyrażenie na dwie części. Więc tak, jedna rzecz to wezmę to x przez ten pierwiastek. Dlatego, że to jest to, co już mieliśmy, prawda? Wiemy, do czego to dąży. Potem będzie plus te dwie rzeczy, czyli napiszę tak, x przez pierwiastek z 1 plus x², a tu będę miał x minus pierwiastek z 1 plus x². O. I teraz jeszcze może tutaj sobie, prawda, pomnożę i podzielę to przez sumę, dlatego, że tu mam nieskończoność minus nieskończoność, więc nie bardzo wiem, ile to jest, ale jeżeli to zapiszę jeszcze inaczej, czyli mam tak, jeden człon plus x przez pierwiastek z 1 plus x², a tu będę miał tak, x² minus 1 plus x² podzielone przez x plus pierwiastek z 1 plus x². I tu jest razy. No dobrze, i teraz patrzymy tak. To już wiemy. Ta część nam dąży do jedynki, no bo to już policzyliśmy tutaj, prawda? To jest to samo. Teraz tak, no to ta część też dąży do jedynki. No a co się dzieje tutaj? x² się skraca. I w liczniku dostajemy 1, minus 1 dokładnie, no a mianownik nam dąży do nieskończoności. Aha, czyli ta część dąży nam do 0 przy x dążącym do nieskończoności. Czyli razem mamy 1 razy 0, czyli 0, plus 1, czyli ta granica jest 1 i to jest wyraz wolny naszej asymptoty. Aha, czyli ten rachunek pokazuje, że prosta y równy x plus 1 jest asymptotą f od x równe to było x² plus x przez pierwiastek z 1 plus x² w plus nieskończoności. Dobrze, zobaczmy teraz w minus nieskończoności. Czyli tak, musimy mieć f od x najpierw współczynnik kierunkowy, no to już mieliśmy, prawda? To już... Wróćmy tutaj. No, ten kawałek to dążył do zera, czyli niezależnie od tego, czy x plus, czy minus nieskończoności. Wobec tego znowuż trzeba popatrzeć tylko na ten kawałek, czyli dokładnie rzecz biorąc na ten kawałek. I teraz bierzemy granicę nie przy x dążącym do plus nieskończoności, a do minus nieskończoności. No to co? X przez moduł x to jest minus 1, tak? Czyli to jest wyrażenie dla ujemnych xów to jest stale równe minus 1, a ta rzecz i tak dąży do jedynki, czyli to będzie minus 1. Czyli my zapiszmy jeszcze raz wyraźnie. To było granica f od x przez x, może tutaj Może wyraźnie dopiszmy granica, bo to nie będziemy całego wyrażenia przepisywać, czyli granica f od x przez x przy x dążącym do minus nieskończoności to jest granica przy x dążącym do minus nieskończoności. No i to było to nasze wyrażenie x przez moduł x. 1 przez pierwiastek z 1 plus 1 przez x kwadrat i to jest, tak jak mówiłem, minus 1. Czyli to jest współczynnik kierunkowy, potencjalny współczynnik kierunkowy naszej asymptoty, znaczy może inaczej, współczynnik kierunkowy naszej potencjalnej asymptoty w minus nieskończoności, o ile istnieje odpowiednie b, czyli znaczy o ile wyraz wolny, czyli n. Tutaj oznaczam go przez n. No dobrze, to teraz n, może m minus na chwilę go nazwę, czyli m minus jest minus 1. Teraz n minus, to byśmy policzyli granicę, musimy policzyć granicę przy x dążącym do minus nieskończoności. No f od x, czyli mamy x kwadrat plus x przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat plus x, prawda? Ale w minus nieskończoności. No dobrze, jeżeli podzielimy to tak jak poprzednio, czyli jeżeli podzielimy to czyli tak, robimy tak jak tutaj, do wspólnego mianownika, czyli będzie różnica, jedyna różnica jest taka, że tu będzie plus. To będą te same wyrażenia, tylko tu będzie x plus pierwiastek. No to napiszmy. Czyli tak, po pierwsze mamy ten człon, tak, x przez pierwiastek potem jest drugie x przez pierwiastek i tu jest x plus pierwiastek z 1 plus x kwadrat, tak? To jest dokładnie to samo, co widzieliśmy tutaj, tylko zamiast minusa mam plus. No dobrze, ale teraz x jest ujemny i znowuż mam jedno jest ujemne, drugie dodatnie bardzo duże. Czyli teraz mnożę i dzielę przez różnicę tych rzeczy. To może jeszcze zrobię tutaj ten krok. I tu mam teraz x kwadrat minus 1 plus x kwadrat podzielone przez x minus pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Tak? I tu jest raz. No i teraz popatrzmy. To jest to, co policzyliśmy tutaj, czyli to ma granicę, to dąży nam do minus 1. No to jest to samo, czyli ta rzecz też nam dąży do minus 1. No a co się dzieje z tym? X kwadrat się skraca, na górze mamy minus 1, no a na dole przy x dążącym do minus nieskończoności mamy coś, co dąży do minus nieskończoności. Aha, czyli ta część dąży do 0. Czyli minus 1 razy 0 to jest 0 i zostaje nam minus 1, czyli to jest minus 1. Aha, czyli asymptota, ta funkcja również posiada asymptotę ukośną w minus nieskończoności i tą asymptotą jest prosta, y równy minus x minus 1 jest asymptotą ukośną w minus nieskończoności dla f od x, x kwadrat plus x przez pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Czyli nasza funkcja ma asymptotę ukośną w plus i w minus nieskończoności, ale są to asymptoty różne. W plus nieskończoności to jest x plus 1, a w minus nieskończoności to jest prosta y równe minus x minus 1. No dobrze, i teraz może w następnym filmie opowiem jeszcze o pewnych często spotykanych błędach, czy też nieporozumieniach związanych z asymptotami.